Zaraz wrócimy do początku, kochani, zaraz wrócimy, nie denerwuj się. Radio kończy, zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy, tak. Drugim takim przykładem było, że tacy sojusznicy twardzi, to oni nie są tacy kurde pierdziałki albo dmuchowki, jak to się mówi, ponieważ potrafili samemu Bolesławowi Bierutowi łeb urwać w Moskwie. Oficjalnie no to pojechał, to nie mówi, było takie przysłuchy, tak jak mówi w tym czasie, pojechał dumny, wrócił w trumnie. No i oficjalna wersja była taka, że pan Bolesław się rozchorował na grypę i umarł tam po prostu w tej Moskwie, tak? Czyli to są takie rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jakiegoś mocarstwa, to tam nie ma zmiłuj się, tam się nikt nie będzie pierdolił z nikim, tylko po prostu się sypie coś do herbaty, a jak nie, to przychodzi dwóch panów, łapią go, jak to się mówi, delikwenta za głowę, robią zaszczyt w dupsko i nie ma, umarł na grypę, albo tam, nie wiem, powikłania, posypili się, albo coś takiego, nieważne, czy umarł na ból zęba. W każdym razie to są rzeczy, które w historii już były, spotkał. Ja nie będę mówił tutaj, czy Bolesław Bierut był dobry, czy nie był dobry, tego nie oceniam. Oceniam tylko pod takim kątem, porównuję pana Macierewicza, że pan Macierewicz jest polskim politykiem. No i czy my chcemy, czy nie chcemy, Bolesław Bierut też był polskim politykiem. No możemy się obrażać na to, ale tak jest. Czyli Bolesław Bierut pełnił tę funkcję polityka, teraz pan Macierewicz jest polskim politykiem, tak? No. Co prawda troszeczkę niższej rangi niż wtedy tak Bolesław w tamtym czasie, ale jest sytuacja adekwatnie podobna. No pan Macierewicz ma wyraźne zaproszenie do Stanów Zjednoczonych, gdzie się ma tłumaczyć pod zarzutem, jeszcze formalnie niepostanowionym, zdrady sojuszniczych tych, prawda, wszystkich układów oraz szpiegostwa na rzecz Rosji, czyli bardzo ciężkie zarzuty. Może tak się stać, naprawdę to nie jest żaden ten, że mogą go wsadzić do pierdla. I no, za chwileczkę chciałem wam pokazać coś, jak jesteśmy uzależnieni od tak zwanego sojuza w USA w tej chwili, musimy się słuchać, a jak inne kraje, zupełnie małe, mogą mieć gdzieś, mogą ucierać nosa Amerykanom, oczywiście w sposób dyplomatyczny, sprytny, czyli na tyle, na ile sobie mogą pozwolić, robią takie rzeczy, które są spektakularne i cały świat o tym mówi. Za chwileczkę bardzo dobry przykład. No i teraz to, co chciałem wam pokazać, o czym przed chwilą mówiłem. Ostatnio miało miejsce spotkanie polityków w Libanie. Nasz polityk też tam był, pan Morawiecki. Ale też odbyła się taka można powiedzieć pogaduszka, bo inaczej by nazwać nie można, na której Amerykanie dostali po prostu po nosie w sposób taki ewidentny. Otóż pan Tillerson spotkał się z prezydentem Libanu, no i w oczekiwaniu na pana prezydenta, tak był ugoszczony, tak? Co warto tutaj zauważyć, no to macie w opisie, tak, czyli brak flagi USA, brak szklanki wody, pan polityk z USA siedzi na takim sobie pośrednim krześle, dla pana prezydenta jest przygotowany tron, tak, tron to jest takie nazwanie, obok tego tronu stoi flaga narodowa, szklanka wody jest tutaj dla pana prezydenta. No i zostało to po prostu w taki sposób przedstawione. W momencie, gdy pojawił się już prezydent Libanu, no dekoracja się nie zmieniła, jest dalej to samo, co widzicie, czyli jest to w sprytny sposób utemperowanie mocarstwowych zapędów USA, jakim no niewątpliwie USA jest mocarstwem, tak, ale popatrzcie, jak taki mały kraj jak Liban, powinni się tutaj polscy politycy uczyć, jak mają rozmawiać z różnego rodzaju politykami, którzy robią nam wbrew, robią nam na złość, tak, a są goszczeni w Polsce. No właśnie w taki sposób powinno się to odbywać. Tutaj ta informacja obiegła cały świat. Widzimy dokładnie, kto co, kto tutaj, przynajmniej na zdjęciach jest przekaz taki wizualny, tak? Kto po prostu gospodarzem jest w tym kraju, w którym spotkał się pan Tillerson, tak? Z panem prezydentem Libanu. Czyli to jest odpowiednie rodzaje walki, tak? Jeżeli
jeżeli, wiadomo, no Liban jest w sytuacji takiej nieciekawej, od wielu lat tam jest no wojna po prostu, tak prawdę mówiąc, dzieją się rzeczy nieciekawe, bez przyczyny Stanów Zjednoczonych, które tam wiecznie mącą i wspomagają, i tym razem też miało być to właśnie spotkanie zorganizowane po to, żeby wspierać tutaj interesy Izraela, który to Izrael graniczy z państwem Liban i od czasu do czasu pozwala sobie na brutalne ataki na terytorium Libanu. No taka jest prawda, tak? Więc przynajmniej na tyle stać Libańczyków, że zrobili panu przedstawicielowi mocarstwa USA, zrobili taki afroncik. I polecam, w Polsce też można byłoby w taki sposób, ja nie mówię tylko Amerykanów, różnych polityków z różnych państw przyjmować w taki sposób oschły i dawać im do zrozumienia, że tu jest Polska, tu jest, no jest nasza wola, a nie wasza. Wy możecie być tylko gośćmi, którzy są traktowani w zależności od tego, z jakimi intencjami do nas przyjeżdżają, tak? No. Proponuję sobie to zapamiętać. Najlepiej politycy mogliby sobie to zapamiętać, jak to należy robić i w taki sposób traktować różnego szczebla polityków, którzy do nas przyjeżdżają i coś od nas chcą wiecznie, coś chcą przeważnie ze szkodą dla nas. No ale być może ja się tutaj mylę, za bardzo się zagalopowałem i nasza klasa polityczna, która tam siedzi w tej Warszawie, to wolałaby umrzeć, po prostu dostać zawału, umrzeć, niż zrobić coś takiego, jak tutaj widzicie sobie tutaj na tych rysuneczkach, moi drodzy. Tu mamy pana Macierewicza, o którym na początku wspominałem, jakby ktoś nie wiedział, o kogo chodzi. No i tenże pan Macierewicz może, ja nie jestem złym prorokiem, ale może skończyć się to tak, jak nasi politycy, którzy byli do wielkiego sojusznika wzywani, tak? Właśnie jak pan Bierut skończył. Także no, myślę, że aż tak daleko by się tam nie posunęli, żeby było tak jak z Bierutem. No, ale Bierut może jakiś wychaczyć, tak? Zresztą podejrzewam tak, że nawet jakby go wypuścili do Polski, to myślę, że Polska bardzo swobodnie by po prostu wydała po prostu pana Macierewicza na zasadzie żądania ekstradycyjnego, pomimo to, że nie jest obywatelem USA. Co oni tu chcą, że ten Macierewicz przeciwko USA coś ma? Przecież Macierewicz to jest człowiek, który sprzyja USA, bo... A oni tu chcą, wiesz, po żydowsku. Wszystko jest pokręcone, proszę uważać. Mocne uderzenie wy. Atak Izraela obnażył. Ciekawe, co on tu obnażył, wiesz? Atak Izraela. Szanownych widzów, szanownych czytelników bloga. Wczoraj tematyka trochę lżejsza taka. Miała na celu pokazanie coś tam innego i oderwanie się od tej polityki. No ale w dniu dzisiejszym mamy już bardzo... Ale żeby cholera powiedziała polityki, sytuację, to jakoś tak nie stać go na to, żeby poprawnie po polsku powiedzieć. Co to on jest? Jakiś Chińczyk? Polityki się mówi, a nie polityki. Polityki to mówi ktoś z amatorów, ktoś podrzędnych z tyłu. No. Przeciwko Polsce, tak? Są uruchomione właściwie wszelkie możliwe źródła szczekania na nas, źródła pochodzące z bardzo poważnych... Witam szanownych widzów, szanownych czytelników mojego bloga. Moi drodzy, dzisiaj były dwa filmy, takie dość bardziej treściwe, tak? Starałem się tam coś wam wytłumaczyć, wyłożyć, pokazać na podstawie dowodów, jakie są namacalne, jak sytuacja wygląda w Polsce. I zapowiedziałem w tym ostatnim filmie, że to jest jeszcze nie wszystko, czego jeszcze nie wiecie. I teraz powiem tak, ja wiem, że większa część ludzi ma wręcz taki organiczny wstręt przed czytaniem czegokolwiek, ale to jest krótko, nawet jak ktoś po prostu słabo, cienko sobie daje radę, czy jest to uciążliwe dla niego czytanie, to jest maksymalnie 15 minut do 20 minut, żeby to sobie przeczytać. Właśnie. I teraz tak.
jedną rzecz. Tutaj na moim blogu wchodzicie na kanał, ten główny, tak? To jest te moje logo. Tutaj macie Mizia Forum Jack Kalej. W tym miejscu, ja strzałką pokazuję, widać. Klikacie i przechodzicie bezpośrednio sobie na mój blog. Tam wejdziecie na tą stronę, tutaj, i będziecie mieli w najnowszych artykułach po tej stronie, tutaj pokazuję, o, będziecie mieli jego zaznaczone niebiesko, najnowszy artykuł. Jest to przypomnienie pewnego artykułu, który ja zamieściłem 8 lat temu. Moi drodzy, dlatego ja nie mogę ani słowa powiedzieć tutaj. Klikniecie i wejdziecie sobie na ten artykuł tutaj. Co jest ważne i dlaczego nie mogę teraz nic powiedzieć? Ponieważ tam jest już teraz naprawdę. Jak widzieliście, że na kanale się nie certolę, nie owijam gówna w bawełnę, ale tutaj będzie powiedziane już naprawdę wszystko wprost. Tylko na tej zasadzie, że wy musicie to przeczytać, ponieważ ja nie mogę tego w ogóle powiedzieć. Jeżeli ja to powiem, to ten film będzie zablokowany już na etapie wczytywania go na YouTube, a takie przypadki miałem na poprzednim koncie, które ludzie wiedzą, że to jest moje drugie konto, trzecie właściwie nawet, trzecie, tak? Więc nie chcę tego zrobić i odsyłam was do mnie na blog, przeczytajcie sobie to i tak jak w tytule. Tak jak w tytule, niech się Werny Chora, niech się, jak to się mówi, inni jasnowidze schowają po prostu. Przeczytacie sobie teraz to, co jest tutaj i porównacie do dnia dzisiejszego i będziecie mieli jasność sytuacji i możemy rzeczywiście od jutrzejszego dnia przejść do etapu takiego, że będziemy mogli tutaj rozmawiać, tak, wiecie o czym? O tym, jak teraz z tego gówna wyleźć po prostu, tracąc jak najmniej. Rozwiązania są naprawdę, nie są skomplikowane, nie jest to nic trudnego. Jest bardzo, tak bardzo proste, że naprawdę najciemniej można powiedzieć pod latarnią i być może jeszcze nikt tego nie zauważył. Jak można to wszystko sobie po prostu zmienić. Także zapraszam, moi drodzy, na ten blog, czyli wchodzicie, tak jak powiedziałem, na moją stronę, tak? Przechodzicie tutaj, Mizia Forum, Jack Kalej, klikacie, przenosi was i tutaj w tym miejscu, gdzie macie najnowsze artykuły. Zanim się człowiek skupia. Pierwszy z góry, to jest zawsze najnowszy. Klikacie w ten, który przed chwilą zamieściłem. Ponieważ tu jest gwarancja, że ten tekst tutaj zostanie i nie będzie usunięty. Ponieważ jest troszeczkę inaczej ten serwer zorganizowany i można o wiele więcej rzeczy powiedzieć wprost niż tutaj teraz wam w formie nagrania. Tak? Zapraszam was zatem tutaj. Możecie sobie to skopiować, wydrukować. Na stronę, żeby to wydrukować, można wejść po prostu strzałkę, tak? Tutaj zwyczajnie wyświetli się okienko drukuj i macie wydrukowane. Także nie ma problemu. I dajcie to może jeszcze innym ludziom do poczytania i wtedy się otworzą dopiero klapki, że to nie jest, to się nie stało przedwczoraj. Okej? Okay? Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do przeczytania tego prostego, szybkiego tekstu. Na razie. Na razie, pozdrów Kazie. Na razie i pozdrów Kazie. Na razie i proszę pozdrowić Kazię. Artyści, aktorzy, reżyserzy. Wszyscy żeście umoczyli, więc wyhodowaliście sobie po prostu kogoś. Potwora Mareczka. Ja co się wychowuje bezstresowo, tak? Że nigdy w życiu nie dostał w pierdol pasem, więc na stare lata was wsadzi kurwa do kontrolę. Daj spokój. To takie słówka, nie? No daj spokój. Czemu oni takich słów używają? Obrzydliwych. Tak? No, to ja wam coś powiem.
podoba, że państwo żydowskie zaatakowało kurwa wszystkich. Od tudy, aż po ostatniego wójta i przy sołtysa na wsi. Ktoś broni, ktoś broni. W interesach, żeby mógł przypierdolić. Bardzo kurwa go mać dobrze. Brawo, sami żeście sobie to załatwili. Teraz wracając do następnej sytuacji. Jakiego rodzaju, o teraz, na przykład, proszę bardzo, dowiadujemy się całkiem niedawno, 2 dni temu, tak, wiceminister sprawiedliwości, pan Jaki, tak, zastępca pana Ziobry, on uważa, popatrzcie jaki on jest kurwa, jaki on jest głupi, bo wy to przyjmujecie jakoś dobrze zrobi, dobrze powiedział. Takie gadanie, wiesz, baranie, że pan Jaki, no jak można powiedzieć, że jest głupi, no wszyscy, taki fakt. Wszyscy jesteśmy tu i teraz. I po co to tak pieprzyć? Że ten pan Jaki jest głupi? Ustawy, czyli tworzenie. A że ten mózg ma trupi. No to jak tak pieprzyć? Konsultowane, on tak powiedział, ze stroną żydowską, tak? Czyli Żydzi tworzyli niezależne prawo żydowskie, niezależnemu państwu polskiemu w Polsce, tak? Tworzyli za zgodą rządu prawa. Mamy się sądzić, tak? Pan Jaki powiedział wyraźnie, powiedział to tak, tak powiedział teraz, że macie to uznać. Kasztaty, kasztany są do jedzenia, kasztany. Mogę kasztany jeść. Bo odkrył to, że panie są pani, a pan znowu te kasztany robiły. Wspaniałe. Kasztany. Jaki popełnił następny błąd, kasztany. On się konsultował z izraelskim rządem. On się konsultował. Nie wiadomo z kim. To może pan Jaki też opowie, kiedy i jak żeśmy dyskutowali z wydzielonymi osobami z Niemiec, przysłanymi tutaj napisnikami, tak? Rewizorami z Pietersburga, tak? A dlaczego nie? Jeżeli z Żydami, to dlaczego nie z Niemcami? Dokładnie tak jest. Tylko jeszcze tego mam. Jak ktoś przeklina, to już jest prostakiem, prawda? No bo jak przeklina, no nie może mówić kulturalnie, nie może mówić normalnie. Jest prostakiem. Stanowić, a jakie nie możemy stanowić w Polsce? Tak. Dokładnie. Jak ktoś już tak przeklina, to jest widocznie prostakiem, no bo nie może ładnie mówić, nie może się wypowiadać normalnie, tylko musi tak mówić. To prostakiem. Cały czas uległy w pozycji na czworaka z tyłkiem posmarowanym tym zwilżaczem od bytnicy, żeby ruchanie dobrze odchodziło. Głupi, że jest głupi, wiesz, no jak tak, nie bolało, jak tak można, nie? Nawet to jest nieprzyzwoicie. W ten sposób, głupi, nie żeby dupa nie bolała. Łeb u niego jest trupi. No ja co za... Dokładnie tak. I z Ukraińcami, i z Niemcami. Ja będę wam to wszystko mówił, możecie mi naskakać. Tworzone były takiego rodzaju, już powiedziałem, wracamy teraz, filmy, tak, w rodzaju pokłosie. Filmy, tak? Co tam było pokazane? Polscy szmalcownicy, tak? To ja wam teraz coś powiem, bo wczoraj padł na mnie atak z tak zwanej telewizji narodowej, która w swoim logo ma krzyż, tak, czyli jest katolicka, narodowa, orły, kurwa, huzaria i te sprawy. No to, moi drodzy, jednym z redaktorów tejże telewizji, pan Radosław Siedlecki, to jest człowiek, który według mnie ma uszczerbek, szwank na umyśle. Zresztą to widać w wypowiedziach, widać po wyglądzie. Zresztą on sam nie przeczy, że coś z nim jest nie tak. Widzisz, on ocenia, krytykuje, czyli bardzo, że sam ma na umyśle. Tak się nie powinno oceniać, tak się nie powinno krytykować, bo to taki sposób mówienia, to jest lekceważenie w ogóle ludzi. To już nawet pomijając krytykowanie, ocenianie, taki typ nie może być. Pan Sandecki tym człowiekiem kieruje od początku do końca, jeśli chodzi o twórczość internetową. To ja wam coś powiem. Pan Radosław Siedlecki w swoim czasie dobrowolnie, bez przymusu, zagrał w filmie Pokłosie polskiego szmalcownika, tak? Czyli zgodził się swoją twarzą filmować. Nawet nie umie powiedzieć twarzą. Tylko on mówi twarzą. No to jest jakiś normalnie pierdolnicy. To są rzeczy
Nie to, że głupi, tylko po prostu mogę, każdy głupi swój rozum ma, ale po prostu spierdolnięty. Specjalnie ten film jest przerysowany, sprawy są nadęte. Nie, nie da rady, proszę Państwa, bo on mówi twarzą jednak, to już jest, to coś nie tak. Coś do likwidacji jest, że za kilka dni wejdzie prawo, które zlikwiduje Polskę. Nie, lepsza jest reprywatyzacja. Witam szanownych widzów, szanownych czytelników bloga. Drodzy, tutaj ten temat wczoraj, ustawa o reprywatyzacji. Tak. Została nagle w dniu wczorajszym odwołana. Nie jest to żadne pociągnięcie PiS-u w trosce o... Co jest odwołane? Co tutaj odstąpili, że pisowcy odstępują, że to, że tamto. To dobrze robią, czy źle, że darują. To dobrze robią, czy źle, że wam darują pisowcy. O Jezus. Oni chcą odwrócić, wiesz, że to reprywatyzacja jak bez reprywatyzacji. Tak już wcześniej były takie pomysły, że z Warszawą jak bez Warszawy. Także proszę Państwa, może ten jaki głupi, może to, może to tamto. Słuchajcie, my tu do niczego nie dojdziemy mądrego, jeżeli będziemy się tak oceniać, krytykować, obgadywać, oskarżać, to nie można tak mówić, że jaki głupi, że jaki... Spłacanie, jakoś może rozłożyć na raty, coś nawet może jakiś okres karencji tak w spłacie zaproponować, ale to nie będzie utrata. No, natomiast upadłość konsumencka, inna historia. Oczywiście, natomiast jeśli... No to trzeba zrobić tak, żeby te banki wypierdolić, już jeżeli przeklinać, wiesz, bo to będzie bardzo do rzeczy, wypierdolić do Izraela i tam na wojnę niech jadą. Zgłoszenie wniosku o
Rozumiem. Podwórz konsumencki. No. No właśnie, jak długo trzeba być niewypłacalnym? Teraz już mówmy o konkretach. Bo ona to tak mówi, jakby kropkę tu chciała postawić. Teraz sytuacja się naprawdę zmienia i tak dużo się zmieniło i w tak krótkim czasie, że nawet PiS troszeczkę odstępuje, bo to za dużo się stało. Złodziei powyłapywali i teraz Ziobro już tutaj nakrakał, nagdakał na temat tych firm oszustystycznych. Pol kredyt, SMS kredyt, Wandu kredyt, proszę Państwa. No mnóstwo tego jest, mnóstwo. Ekstra portfel kredyt. Że to są takie właśnie półbanki, które wyłapują ludzi, żeby oni spłacali na lichwę. Dawali na lichwę. Tutaj moim zdaniem kluczowa jest ocena, czy tutaj czy rzeczywiście dochodzi do trwałej niewypłacalności, bo jeśli ktoś stara się, próbuje chociaż odrobinę spłacać swoje zadłużenie, ale i tak ta popada w coraz większą spiralę długów, te odsetki rosną, to moim zdaniem sąd powinien przychylić się do wniosku o upadłość konsumencką. No właśnie, no to powiedzmy, jak od strony formalnej ta upadłość się kończy, bo tu może się okazać, że człowiek czasem nieświadomie popełnia błąd, ale to za chwilę. Jak się kończy od strony formalnej upadłość konsumencka? Jeśli dłużnik, czy oni chcą zawetować, co to Radio Maria tutaj mówiło, padło, wiesz, o upadłości konsumenckiej. I chcą jest przepisów, całego papieża. Ogłoszoną upadłość konsumencką. Jeśli ta osoba pomyślnie przejdzie przez tą procedurę, to wówczas sąd umarza długi. No właśnie, dlaczego ja o to zapytałam? Ponieważ czasami może być tak, że błąd człowieka polega na tym, że on jednak próbuje coś spłacać. Może lepiej byłoby w jego przypadku, żeby po prostu w ogóle nie próbował, jeżeli te kwoty, które jest w stanie spłacać, są na tyle niewielkie, że właściwie nie uratują go, tak? Nie spłaci tego całego długu. Natomiast jeżeli będzie próbował, to sąd może mu się nie przychylić do upadłości konsumenckiej. Może tak być? Może tak być, chociaż no ja tutaj liczyłbym jednak na rozsądek sędziego czy sądu, tak, który powinien taką postawę dłużnika premiować, jeśli ktoś przynajmniej chociaż odrobinę próbuje się starać, natomiast jasno wynika z tej sytuacji, że nie ma szans, to nie powinna to być moim zdaniem przesłanka do oddalenia wniosku o upadłość. A jak często można tą upadłość konsumencką ogłaszać? Co do zasady 10 lat. Co 10 lat? Tak, co 10 lat najczęściej, że tak powiem. Natomiast jest taka furtka w przepisach, która przewiduje, że w sytuacji, gdy jest to uzasadnione względami słuszności, czy też zasadami humanitaryzmu, albo jeśli okazałoby się, że dłużnik mimo dochowania należytej staranności. No na przykład ten pan, który spadł z tej szklarni, gdyby to on był w takiej sytuacji, gdzie poniósł ogromne koszty leczenia za granicą, rozumiem, że to byłby argument, tak? Tak, zdecydowanie, tak. No dobrze, ale w tym przykładzie, o którym my tutaj mówimy, pojawia się bank jako podmiot, który, u którym jest zadłużenie. No ale przecież wierzycielami mogą też być osoby fizyczne, tak? One pożyczyły komuś pieniądze. Wobec nich upadłość konsumencka też działa? Tak, jak najbardziej. No właśnie, no to obarcza ogromnym ryzykiem jakąkolwiek pożyczkę, nie wiem, znajomemu, prawda? Pani redaktor, szczerze mówiąc, ja generalnie uważam, że pożyczanie pieniędzy znajomym, zwłaszcza bez jakichkolwiek zabezpieczeń, jest w istocie ryzykowne. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. No tak, wszyscy prawnicy tacy bardzo ostrożni. Natomiast tak więc też takie długi, nazwijmy to, z tytułu pożyczek mogą być umorzone wskutek upadłości konsumenckiej. Ewentualnie w ramach tego postępowania można liczyć, no, tak realnie na jedynie niewielką spłatę. Rozumiem. A czy doprowadzenie do upadłości konsumenckiej kosztuje? Mam tutaj na myśli na przykład koszty sądowe, pomoc adwokata, no bo to jeszcze by powiększało dług tak naprawdę. Więc sam wniosek inicjujący to postępowanie to jest koszt 30 zł opłaty sądowej. Takim najważniejszym kosztem tego postępowania są koszty związane z pracą syndyka, ponieważ w każdym postępowaniu musi być syndyk.
jemu przysługuje wynagrodzenie, on ponosi koszty. Natomiast nawet jeśli osoba upadła, nie ma pieniędzy na opłacenie syndyka, to te koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa i te koszty mogą być na końcu umorzone. No, taka ciekawe takie pytanie, tak mi się wydaje. Czy upadłość konsumencka, wyjaśnijmy, obejmuje także na przykład alimenty? Mam na myśli, że taki bankrut konsument, tak? Czy też nie musi ich płacić w związku z tym, przynajmniej dopóki no, nie stanie, powiedzmy, na nogi, kiedy jego sytuacja się nie odwróci? Też nie zapłaci tych alimentów, no i spadnie to na fundusz alimentacyjny, czyli na państwo, czyli na nas wszystkich? Pani redaktor, są takie szczególne rodzaje zobowiązań, właśnie między innymi zobowiązania alimentacyjne, czy też zobowiązania chociażby z tytułu renty, związane jest z utratą, z uszczerbkiem na zdrowiu, czy też pewne roszczenia z tytułu chociażby popełnienia przestępstwa, czy też chociażby długi, które upadły świadomie zataił. One nie podlegają umorzeniu w postępowaniu, jeśli chodzi o upadłość konsumencką. Czyli te alimenty mimo wszystko musi płacić, tak? Tak, jakby w pierwszej kolejności, można powiedzieć, że to jest jakby odliczane. W pierwszej kolejności, tak, ale także nie podlegają one umorzeniu, nawet jeśli w trakcie postępowania nie zostaną one spłacone. Nawet jeśli nie spłaca, po prostu dług będzie narastał. Tak. Tak realnie to będzie wyglądało. Dobrze, a czy długów nie mogłaby spłacać na przykład zamiast tej upadłości konsumenckiej, tego bankructwa, spłacać rodzina osoby, która chce upadłość konsumencką ogłosić? Ma tutaj nam się na przykład żonę, dzieci. No, czy to w ogóle sąd sprawdza, tak, decydując o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Bo to byłby może sprytny sposób, żeby to ogłosić czasami. To znaczy, jeśli chodzi o samo ogłoszenie, to tutaj sąd bada stan majątkowy tej osoby, która ma zostać ogłoszona upadło, że tak powiem. Tak? Natomiast jeśli chodzi później o plan spłaty wierzytelności, to tutaj myślę, że sąd nie będzie wnikał, kto faktycznie spłaca, tylko czy rzeczywiście ten plan jest realizowany. Ja tutaj trochę pewnie miałam na myśli taką sytuację, kiedy mówimy o tym banku, w którym te długi zostały zaciągnięte, no bo jeżeli dochodzi do układu z bankiem, no potem on się na przykład nie udaje, konsekwencją byłaby upadłość konsumencka, to wydaje się, że najpierw ten bank może mógłby chcieć, to może nie to słowo, ale w każdym razie, żeby właśnie rodzina spłacała te długi, a nie żeby jednak dając szansę tej rodzinie, tak, a nie żeby potem iść w upadłość konsumencką po prostu. Myślę, że rzeczywiście tak, taka mogłaby być propozycja banku. Tak, ja tydzień temu rozmawiałam na antenie o takiej sytuacji, w której żona spłaca długi męża, który po prostu uciekł, wyjechał za granicę i trudno go odnaleźć. Czy może ogłosić taka żona tę upadłość konsumencką pana zdaniem, jeśli ona spłaca po parę groszy miesięcznie, ma wspólnotę z tym mężem, znaczy zawsze miała, nigdy się nie rozwiedli i z tej niewielkiej swojej pensji spłaca, ale dług jest kilkuset tysięczny. Ona może próbować ogłosić upadłość konsumencką? Więc w pierwszej kolejności należałoby przeanalizować, czy rzeczywiście żona odpowiada za te długi męża, bo jeśli on odpowiada, to oczywiście... I nie ma z czego spłacać, to rozumiem, może. Tak, natomiast... Może nie odpowiadać, ja rozumiem bardzo. Na dzisiaj już musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był mecenas Jan Górski. Na kolejną audycję Jakim Prawem? I kolejne życiowe kazusy zapraszam w kolejny poniedziałek o 11.45. Anna Grabowska, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Reklama. Nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Słuchacie nowości przedsiębiorczości serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Nie ma Alior Bank. Alior Bank jest dziadostwem. Dlatego Ola dostaje z
Alior Bank się wpieprzył. Tak, reklamować się to każdy może. Plakietkę wyprodukować każdy może. Są chuja warte, są nielegalne, wystawione przez jakichś uzurpatorów wariatów. Profesorskie tytuły, doktorskie tytuły, magisterskie tytuły. Do sracza, wyrzućcie, czemu nie wyrzucicie? Nawet świadectwa szkolne, szkoły podstawowej nie są legalne według tego, co wy kurwa pierdolicie. Co wy kurwa ludzie, macie nas, weźcie się już kurwa zamknijcie, bo macie nas srane w tych głowach. Także, że to jest, to czacha by. Ja nie mówię do wszystkich. 10% tych kurwa takich najbardziej. Ja wiem, wiecie dlaczego oni są najbardziej aktywni 10%? Bo Dureń nie ma zahamowań, Dureń nie ma wstydu, pierdoli głupoty, na Durnia można zrobić siku i kupę i nic. Ale wiecie, kiedy Dureń... Takie robi, gadanie, wiesz, Boże, no takie z podwórka typowe, nie? Aha, bo oni tego jakiego chcieli w Durnia zrobić. No to taki Jezusa zrobili w Durnia. Po co to gadać? Człowiek, który to mówi, ma cel swój ukryty. I się czegoś albo boi, albo... Wiesz. Jak rząd Izraela stoi twardo za Żydami, tak? W tej sprawie tutaj nawet, że Żydzi nie mają racji, ale rząd popiera. Licząc na to, że uda się... Tak, bo się uda, to jest gra. Uda się złamać przeciwnikowi kark. To się nawet niezgodne z prawem rzeczy się po prostu przyklaskuje i one są zgodne z prawem. To jest kwestia uległości przeciwnika. I na razie przeciwnik leży do góry dupą. Za chwilę jeszcze jeden film, jak rząd się podkłada w innej sprawie. Wy nie umiecie skojarzyć tego, co działo się 2 tygodnie, podała wam prasa, z tym, co dzieje się teraz. Kurwa, macie jakieś luki w głowach do kurwy nędzy. Co macie, wiedzę jak komputer... No widzisz, tak gada jak ten Bielecki, no daj spokój. Komputer jest włączony, to ma tą krótką... Jak go kurwa zresetujemy, rano go włączę, to już komputer nie pamięta, co było, tak? Całe szczęście, że jest pamięć w wyszukiwarkach, kurwa, bo my komputer nie mógł odnaleźć strony, na której wczoraj były. No tak macie, takie mózgi macie. Takie kurwa mózgi. To jest straszne. Sami sobie szykujecie kurwa krawat. Sami plujecie na siebie. Popatrzcie na Niemców. Niemcy nawet trzymają się pewnych ustaw, które były za Hitlera, kurwa. Göring był autorem pewnych, tak? Przykładowa o mniejszości polskiej, której zagrabili mienie przed wojną, które mniejszość polska miała na terenie III Rzeszy, tak? To dzisiaj nie oddane, ponieważ ustawa Göringa po prostu zniszczyła, jak to się mówi, całą mniejszość polską i cały majątek przepadł. I oni jakoś tej ustawy nie chcą anulować, co? Bo są kurwa mądrzy. Tak. No jasne. Jasne, tak jak Polacy. Wy wszystko kurwa macie. Dziady pierdolone, bez zębów, w dziurawych spodniach. Ubieracie się w... A idź ty. No to cała Warszawa taka w dziurawe spodnie. Jeśli to zębów nie ma, to może być żaba. No to... Skarpety śmierdzące. Ubieracie się w to. Gdzie wy macie honor? Ja wam powiem, że w 89 roku, jakbyście powiedzieli komukolwiek w PRL-u, jakiemuś Polakowi, tak? Że ma się ubrać w jakieś niemieckie lumpy ze śmietnika przywiezione, kupione tutaj, że on ma za to zapłacić, tak? Kurwa, niewyprane, śmierdzące, to by wam oczy wydrapał. Rozumiecie? Wydrapałby wam oczy. Za to, że każecie mu się w śmierdzące, spierdziane majciory, kurwa, niemieckie ubierać. A teraz przychodzą, paniusie, inteligencja, stanycki sobie kupują. Kurwa, zrobię ten film, wsadzę i to będzie, jak kurwa was zaboli, tych debili wszystkich. Kurwa, jeden z drugim, bez niczego. O, jaki durny Boże. Ale ile kurwa, złośliwości u dziada. To, co by sobie tam myślić, rozumiecie to? Żeby to on tak nie za wszelką cenę robił. To był jakiś smak tego filmu, ale tak to jest po prostu w jedną skrajność wpadł i przeklina po prostu spelunek to jest. To będzie o rabinie pedofilu, jeżeli będzie o księdzu zboczeńcu zwyrodnialcu. No takie typowe, nie? Księdzu zboczeńcu z pokazaniem chuja, dupy, nawet jak on to robi, jeżeli cenzura na to pozwoli. Rozumiecie? Do bólu. Dobrze, jeżeli będzie prawicowy z jakiś gnój robił źle, to będzie ten skurwiel pokazany. Jeżeli będzie lewicowy, będzie napiętnowany skurwiel. Na tym polega bezstronność, rozumiecie to?
a nie, że ja będę tolerował skurwysyna tylko dlatego, że to jest nasz skurwysyn. No nie, 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 nie. Takie rzeczy to można robić niejawnie rękami służb specjalnych i udawać, że to się to nie my. Ale nie oficjalnie. I zawsze będziecie, każdy głupek, chuj, złodziej, nie. Skurwiel, kutas, zdrajca, człowiek bez honoru, będzie u mnie nazwany właśnie tak, po imieniu, bezproblemowo. I przestańcie, jak mi tu jakieś mówić, tak, tak wygląda właśnie bezstronność, nie macie się co dziwić, że wczoraj mówiłem o tym, że jakiś tam kurwa z PiS-u dobrze zrobił, no to wy już zaszukujecie, to za, tak, tak, to za PiS-em jest. Nie kurwa, nie jestem ani za PiS-em, ani za PO, bo w Polsce nie ma, nie ma ludzi, którzy nadają się do polityki, nie ma. A jeżeli są, to gdzieś są bardzo naprawdę tam na jakichś takich marginalnych gdzieś portalach, ponieważ ci ludzie nie da się przebić tego. Ci ludzie nie chcą wchodzić w układy. Ja doskonale te układy znam z bliska, z Polski, będąc tam, między tymi skurwesynami. Tylko ja byłem tam jako fachowiec, żeby tak zwanej technicznej branży coś robić dla tego pierdolonego kraju, wiecie? A nie politycznie. I miałem w chuju w dupie, co mnie myśli tam jakiś kurwa typ w jakimś urzędzie. Ponieważ chodziło o bezpieczeństwo, nie będę mówił w jakim, no mogę powiedzieć, teleinformatycznym w latach 90. Ktoś wam do kurwy nędzy musiał zbudować pewne sprawy, bo jak poszli wszyscy, jak to się mówi, w temat, to zniszczyli wszystko, co było po PRL-u. Kurwa wszystko, z infrastrukturą całą krytyczną, dokładnie. I później trzeba było kurwa na bazach tych gruzów w 90. latach, w połowie lat 90. kurwa coś robić. Bo się zwaliła na głowę, wiecie co? Powódź tysiąclecia wtedy. I się okazało, kurwa, że nic nie działa. Nic nie działa, bo wszystko było bez PRL-u, to rozjebali. Więc kurwa właśnie ja się tym zajmowałem. Żadną polityką. Mam wyjebane na SLD, wyjebane mam na tych wszystkich parków po okrągło stołowych. Proste, a wy się kurwa bujajcie, niech wam kadzą. Jak wam tak kurwa pasuje. Proste to jest, czy nie? Już, bo już się wszyscy obrażają, bo kurwy, a jak do was mówić? Połowa tych kurwa cieniutkich, to kurwa tego. Nie, to wiecie państwo, to nie jest ciekawe, to nawet nie jest ciekawe. Nie mam czasu wyłączyć tego dziada, ale no. Nie. Witam wszystkich czytelników, wszystkich widzów mojego kanału. Tego materiału w ogóle miało... Zobaczymy, czy to ten sam dziad gada. Bo to wiesz, to... Ta kurwa, to sekunda, to bez sensu jest. Ale zaintrygowało mnie tutaj. Nagle, można powiedzieć, taki wysyp wypowiedzi na temat właśnie tego, co widzicie, handel dziećmi w Polsce i na świecie. Wyskoczył tutaj nagle, no może tutaj pan prezydent planował takie spotkanie z panem Bednarzem, ale niespodziewanie też wyskoczył w tym samym okresie czasu pan Miedlar, Jacek. Bardzo jestem tutaj zdziwiony. Tak jak powiedziałem, każdemu po kolei teraz. To jest zgromadzony materiał na moim blogu jako najświeższy artykuł. Po tej stronie zawsze sobie go możecie tutaj znaleźć. Po stronie prawej bloga. Bardzo obszerny, ogólnie narzucone bardzo dużo materiału do przerobienia, żeby w ogóle wejść w temat. I teraz tak, to co miałem, to znaczy materiał będzie, można powiedzieć, troszeczkę napominający pewne osoby. Zaczniemy może od pana Brońskiego. No było to spotkanie nagrane. Jak to wygląda w przekazie takim dla nas, jak my odbieramy ten program? No w ogóle no, tylko w tym programie odniosę się do tego problemu, do innego nie, ale to też rzutuje na inne tematy, które poruszy pan Broński. Otóż jest to zrobione w taki sposób, być może to jest takie zboczenie zawodowe. Ja nie mówię, że to jest źle, czy to jest dobrze, ale nie za bardzo to wygląda zachęcająco dla widza. To wygląda bardziej jak przesłuchanie, a nie jak wywiad, ponieważ
rodzaju rzeczywiście przesłuchania pana Bednarza, więc mówi mu tam, że on by chętnie zobaczył to, chętnie zobaczył tamto i inne sprawy. Mi się przypomina ten taki sposób działania. To nie jest zły, bo to jest taki tak zwany taki... Radio Koncit. Także widzicie państwo, ile agresji w słowach w ogóle, w słowach. W każdym razie rozmowa ta prowadzona... Że jak to tak mówić, tak wulgarnie, jak to tak dziadować, wulgarnie, proszę państwa. Radio kończy. Pod znakiem zapytania, niby mówi cały czas, że tam nie, że prawda, częściowo... Ale tak, radio kończy. Ja będę tak zaostrzał i przerysowywał, jak to jest odbierane. Ja to odebrałem w taki sposób, że pan Broński wręcz domaga się... Tok FM Euro kończy ta Barbie Baby Langström. Często dzieło indywidualnych dyplomatów czy dziennikarzy, czy ludzi dobrej woli, natomiast nie było dzieła systemowego państwa polskiego. I myśmy przyzwyczaili do pewnej bierności, do tego grzechu zaniechania. Po czym jak państwo polskie wreszcie powiedziało dosyć tych kłamstw polskiej historii, to nagle zaskoczenie po ich stronie. Telefoniczna rozmowa premiera Morawieckiego z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu to skutek sobotniej wypowiedzi Morawieckiego podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Podczas jednego z paneli dziennikarz Ronen Bergman, zwracając się do szefa polskiego rządu w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani przez Polaków. Następnie oświadczył, gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewać oliwy do ognia? Odpowiadając na pytanie Bergmana, Mateusz Morawiecki powiedział m.in. jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy czy ukraińscy, nie tylko niemieccy, mówił premier. Wypowiedź skrytykował prezydent Izraela Reuven Rivlin. Ocenił, że Izrael uznał słowa polskiego premiera za oburzające, a lider izraelskiej partii pracy Avi Gabor powiedział, że brzmiały one jak negowanie Holokaustu. Z taką interpretacją nie zgadza się rzecznik prezydenta. Dziękujemy za spłatę szóstej raty pożyczki w wysokości 0,01 złotego, czyli 1 grosz. Znaczenie tych słów pana premiera w żaden sposób nie są wyrażone ani w Izrael, ani w naród żydowski, ani w żaden sposób nie relatywizują historii. Premier Morawiecki jasno powiedział, że nie porównuje, czy nie można porównać narodów ofiar, jakim są Polacy i Żydzi, z narodem sprawców, jakim są Niemcy. Tymczasem sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Paweł Mucha zapowiada zdecydowane reakcje na antypolskie wystąpienia i prowokacje. W TVP Info prezydencki minister odniósł się do wczorajszego incydentu przed polską ambasadą w Tel Awiwie. W jej ogrodzeniu nieznani sprawcy nakreślili swastyki oraz obraźliwe wobec Polski słowa. Paweł Mucha zapewnił, że akty wrogości wobec Polski spotkają się z odpowiednią dyplomatyczną reakcją. Nie ma żadnej zgody na nienawiść między narodami, nie ma zgody w szczególności na antysemityzm, ale nie ma także zgody na szkalowanie dobrego imienia, czy to państwa polskiego, czy narodu, Polaków, nas wszystkich. Oczywiście nie ma żadnej zgody na antypolonizm i oczywiście tutaj musimy zdecydowanie interweniować, jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek rodzaju incydentów i wiem, że polskie służby w tej sprawie już interwencje podjęły. Izraelska policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. Strona polska zwróciła się do tamtejszych władz, aby podjęły działania w celu ochrony placówki, a temat stosunków polsko-izraelskich powróci w rozmowie przed godziną 13. Rozmawiać będziemy z historykiem Piotrem Dmitrowiczem. Polskie Radio 24. Północ, południe. Premier Mateusz Morawiecki powoła międzyresortowy zespół do walki z przejawami m.in. faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Jak powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, z inicjatywą powstania takiego zespołu wystąpił minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Minister Joachim Brudziński w czasie wystąpienia 25 stycznia bieżącego roku przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu projekt zarządzenia powołującego zespół. Celem tego zespołu ma być wypracowanie założeń zmian obowiązujących przepisów, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z przestępstwami
postępami polegającymi na publicznym propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz nawoływaniu do nienawiści. Joanna Kopcińska zapowiedziała, że w skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, MSZ, Resortu Kultury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratora Krajowego. Rzeczniczka dodała, że w pracach tego gremium będą mogły brać udział organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka. Liczymy, że ten zespół powstanie. Faktycznie trzeba, zgodnie z propozycją ministra Brudzińskiego, zasiąść do pracy. Stąd propozycja powołania zespołu i myślę rychłe jego powołanie. Zapowiedź powstania zespołu do walki z przejawami m.in. faszyzmu i innych ideologii totalitarnych miała związek z wyemitowanym przez telewizję TVN nagraniem z ukrytej kamery ze spotkania organizacji Duma i Nowoczesność, w trakcie którego głoszono treści nazistowskie. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rozpoczyna się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W wielu miejscach Polski przez najbliższe dni będzie można uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne. To kolejna akcja, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości Jan Kantak. Taka pomoc jest udzielana nie tylko w ministerstwie, ale także w jednostkach prokuratury, w sądach, na komendach policji. Staramy się, żeby to było jak najszersze grono podmiotów, które będą taką pomoc udzielały, żeby dostęp był łatwy. Bardzo często niestety ofiary przestępstw nie chcą o tych przestępstwach mówić z różnych względów. Niektóre te okrutne przestępstwa pozostawiają piętno na psychice. W akcję włączyły się też prawnicze samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe. Polskie Radio 24. Lubię ciebie, ale wróciłeś teraz, no. Zmieniamy temat. Za nieco ponad godzinę początek drużynowego konkursu skoków narciarskich na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Polacy wystąpią w składzie Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Polscy liczą na medal, ale lider biało-czerwonych, mistrz olimpijski z drużyny skoczni Kamil Stoch, jak zwykle tonuje nastroje. Nie na walkę o złoto. Widzę szansę na to, żebyśmy zrobili to, co do nas należy. Konkursy drużynowe zawsze gdzieś nas wyciągają więcej energii i każdy z nas stara się zrobić już naprawdę wszystko tak, jak trzeba, ale też sobie nie stawiamy za cel, sami siebie nie zachęcamy w ten sposób. Uważam, że stać naprawdę nas na wiele, ale tylko pod warunkiem, że każdy z nas zrobi to, co prawda. Początek konkursu o 13:30. Polskie Radio 24. Na roku Kuba, gdzie tu się znalazł. Lepiej gdzieś tam się rozmieści, ogromnie gdzieś tam. Ja mówię, szybko mi podało w Kenie, szybko mi podało w Kenie. Stolicach. Ten etap rozmów zakończy nieformalny szczyt z udziałem europejskich liderów w piątek w Brukseli. Oficjalne negocjacje budżetowe rozpoczną się w maju, kiedy będzie już znany projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską. Przyszły unijny budżet będzie konstruowany z myślą o wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Tak mówił niedawno komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Będą luki do wypełnienia. Wraz z Brexitem powstanie dziura w wysokości od 12 do 14 miliardów euro rocznie. A do tego dochodzą jeszcze nowe cele w przyszłym budżecie, czyli imigracja i obronność. Część krajów zaapelowała więc o zwiększenie wkładu do unijnej kasy. Tak uważa Grupa Wyszehradzka, która domaga się utrzymania wydatków na obecnym poziomie, a w przypadku dopłat dla rolników o wyrównanie ich poziomu w całej wspólnocie. Podobne oświadczenia opublikowały też Słowenia, Rumunia i Chorwacja oraz kraje bałtyckie. Ale zwiększaniu wkład do unijnego budżetu jest przeciwna część płatników netto, czyli państw, które więcej wpłacają do unijnej kasy, aniżeli z niej otrzymują. Takie stanowisko przedstawiła już Holandia, która zażądała też uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od praworządności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dziś w Brukseli spotkanie unijnych ministrów rolnictwa, którzy będą rozmawiać m.in. o przyszłości wspólnej polityki rolnej. Polska delegacja zgłosiła do dyskusji kwestię wkładu polityki spójności i innych polityk w rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. Więcej na ten temat powiemy po 12:30. Polskie Radio 24. On się gubi, bo on się wie, że musi też po swojemu zrobić.
południe. Jak ten mój Marek? Marszałek Sejmu Marek Kuciński z dniową wizytą w Bratysławie. W stolicy Słowacji marszałek Sejmu spotyka się z przedstawicielami najważniejszych słowackich, najwyższych słowackich władz, prezydentem i premierem. Rozmowy marszałka Marka Kucińskiego ze słowackimi politykami zogniskują się wokół rozwoju stosunków dwustronnych. Chodzi tu przede wszystkim o współpracę na forum regionalnym, unijnym oraz parlamentarnym. Na ten ostatni aspekt w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej Marek Kuciński zwracał uwagę podczas weekendowej konferencji Europa Karpat w Przemyślu. Cechą nieodłączną Europy Karpat jest zakotwiczenie parlamentarne, dlatego że parlamenty reprezentują nasze narody, legitymizują władz polityczny oraz wyrażają interesy mieszkańców całych państw Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie wizyty w Bratysławie Marek Kuciński spotka się też ze słowackimi parlamentarzystami zrzeszonymi w Grupie Przyjaźni z Polską. Ponadto marszałek Sejmu i przewodniczący Słowackiej Rady Narodowej złożą wieńce pod Bramą Wolności u podnóża Zamku Dewin. Symboliczny pomnik upamiętnia setki osób, w tym także Polaków zamordowanych w okresie komunizmu przy próbie ucieczki z terytorium ówczesnej Czechosłowacji do Austrii. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu potępiło atak na cerkiew prawosławną w dagestańskim mieście Kizlar. Od strzałów oddanych przez napastnika zginęło tam wczoraj 5 osób, 5 odniosło rany. Zamachowiec został zabity. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Informację przekazała związana z islamistami propagandowa agencja AMAK. Jak zaznacza Reuters, AMAK nie przedstawił jednak żadnych dowodów świadczących niezbicie, że to Państwo Islamskie przeprowadziło zamach. Sprawcą strzelaniny okazał się 22-letni mieszkaniec z miasta, poinformował TASS, powołując się na służbę bezpieczeństwa. 90% mieszkańców położonego na Kaukazie Północnym wieloetnicznego Dagestanu to muzułmanie. Australia, Stany Zjednoczone, Japonia i Indie prowadzą rozmowy dotyczące stworzenia wspólnego projektu, który ma być alternatywą dla chińskiej inicjatywy pasa i szlaku. Ale ta doda to właściwie ona nie jest zachęcająca, a ta chuda najlepiej czuje się na golasa. Pas i szlak to chiński projekt rewitalizacji jedwabnego szlaku opierający się na wzmocnieniu relacji gospodarczych Chin z krajami położonymi wzdłuż morskich i lądowych szlaków komunikacyjnych łączących państwo środka z Europą. Sama atrakcja na sprawie, bo tak, i teraz ta linia PiS jakby się wycofuje, ale wiecie państwo, jeżeli linia PiS będzie się wycofywała, informacji australijskiego dziennika o projekcie mającym być przeciwwagą dla pasa i szlaku. Podczas zbliżającej się wizyty w USA z prezydentem Trumpem rozmawiać ma premier Australii Malcolm Turnbull. Według gazety w ostatnich miesiącach Australia, USA, Japonia i Indie prowadziły rozmowy dotyczące zacieśnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa, ale także i alternatywnych źródeł finansowania inicjatyw infrastrukturalnych wobec tych oferowanych przez Chiny. Osobą wyspaną, proszę państwa, że może to nawet wyglądać, jakbym była po jakichś narkotykach czy po jakichś drinkach, ale przecież no gdzie tam, a jeszcze i o tej porze, no to jest 12 godzina. Vincent nie otrzymał nagrody w kategorii animacja za najlepszy film fabularny uznano amerykański musical. Sam nie wie on, czy przyślą nam, czy nie przyślą te pieniądze. Czarna komedia z elementami dramatu, 3 billboardy za Ebbing, Missouri zdobywa nagrodę dla najlepszego filmu. Nagroda też za scenariusz i dla najlepszej aktorki Frances McDormand. Jako młoda aktorka usłyszałam, że nie mam naturalnego talentu, że będę musiała dużo pracować. I tak zrobiłam. Najlepszy aktor Gary Oldman, rola Churchilla w Godzinie Mroku. W tych mrocznych, niepewnych dniach stał po stronie honoru, godności i wolności dla swego narodu i dla całego świata. Za najlepszego reżysera z kolei uznany został Guillermo del Toro za Kształt wody, a nagroda za całokształt twórczości anonsowana przez księcia Williama. Sir Ridley Scott. Przypadła Ridleyowi Scottowi, człowiekowi, który dał nam Blade Runnera, Obcego czy Gladiatora. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio 24. Północ, południe. W
magazynie ponownie informacje z kraju. W podradomskim Skaryszewie rozpoczynają się dziś wstępy, czyli jeden z największych końskich jarmarków w Europie. To impreza sięgająca swoją tradycją XVII wieku. Obrońcy zwierząt alarmują, że koniom nie są zapewniane odpowiednie warunki pobytu, a większość z nich trafia z targowiska do rzeźni na południe Europy. Władze gminy zapewniają, że tym razem będzie inaczej. Burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga przypomina, że w tym roku samorząd podpisał umowę o współpracę z Fundacją Centaurus. Jej celem ma być monitorowanie handlu podczas imprezy oraz stopniowa zmiana formatu wstępów. Zapraszamy tych, którzy przywożą konie do Skaryszewa w celu zbycia na rzeź. Ale chcielibyśmy, żeby wstępy stały się imprezą taką wystawową z końmi, ale także z całym folklorem i rękodziełem ludowym i kulinariami. W celu kontrolowania warunków pobytu i przeznaczenia koni do Skaryszewa przybędzie grono aktywistów walczących o poprawę losu zwierząt. Na targowisko w jego dotychczasowym kształcie z niepokojem spogląda także poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt Krzysztof Czabański. Jeżeli by się potwierdziły te wszystkie informacje,